cała nasza przygoda z tą wsią i z tym terenem. W czasach harcerskich chodziliśmy tutaj turystycznie, tak, dosyć ekstremalnie, po 30 parę kilometrów dziennie w warunkach zimowych. I w roku bodajże 83 po raz pierwszy nocowaliśmy w tej chałupie. Zaczarowani klimatem po prostu postanowiliśmy, że będziemy mieli harcerską chatę w naszym środowisku. Wtedy razem byliśmy w 22 warszawskiej drużynie harcerzy. Z rodziną ostatniego właściciela, społeczeństwem staruszków Hilarem i Eufrozyną Kołtkami. Oni nam bardzo pomogli, zwłaszcza na początku, a my im czasem pomagaliśmy przy sianokosach. To jest zdjęcie przed szkołą w Nowicy, około 28 roku, i tutaj Hilary Kołtko jest na zdjęciu. Przez te 20 parę lat my żyjemy również rytmem życia wsi, czy tam problemami tej wsi. I to też jest taki powód, dla którego w pewnym momencie postanowiliśmy poprowadzić szkołę dla dzieci naszych nowickich sąsiadów. Po tej przygodzie ze szkołą, zastanowiliśmy się, co dalej, tak? I tak się narodziły spotkania teatralne. To nie jest nasze ostatnie słowo. Zobaczymy, co jeszcze. Marzeno, słuchaj, folia bąbelkowa jest na chórze. Młodzi ludzie z Sarepty czekają, żeby wam pomóc uprzątnąć kaplicę. No, ja mam nadzieję, że się w ciągu tam, nie wiem, godziny, dwóch pojawię w kaplicy. Dobrze?